jak za pomocą kilku przedmiotów ułatwić swoje codzienne życie. Zobacz nasze propozycje. Materiał powstał we współpracy z marką Robocze. Wiem, że jako faceci często wybieramy trudniejsze rozwiązania. W końcu, zamiast miodu, żujemy pszczoły. Ale dzisiaj pokażę Wam, jak możecie ułatwić swoje życie i sprawić, że będzie trochę bardziej komfortowe. Są takie rzeczy, które trzeba odczuć na własnej skórze, żeby naprawdę poczuć ich wartość. Jedną z takich rzeczy jest cisza i spokój. Jeśli potrzebujecie spokoju, to nie ma lepszego rozwiązania niż słuchawki z aktywnym wyciszaniem szumów. Mogą być bardzo pomocne, szczególnie jeśli z kimś mieszkacie albo macie wyjątkowo miłych sąsiadów. Technologia Active Noise Cancellingu ma bardzo wiele zalet. Oczywiście jej głównym przeznaczeniem jest prosta rzecz. Sprawia, że słyszymy mniej często irytujących rzeczy z otaczającego nas świata. Wyobraźcie sobie, że pracujecie na open space i ciągle musicie słyszeć to, co wokół was się dzieje. Ciągle jakieś rozmowy, gdzieś tam śmiechy, a wy musicie siedzieć przy tym biurku i jednak pisać albo rozmawiać przez telefon. Jeśli jesteście w takiej sytuacji, to jest na pewno idealne rozwiązanie dla was. Ale użyteczność słuchawek jest też nie do przecenienia, kiedy jesteśmy na zewnątrz. Poruszając się po mieście, jesteśmy ciągle bombardowani dźwiękiem strasznie głośnych tramwajów, samochodów albo innego rodzaju krzyków. Kiedy zakładacie słuchawki, to wszystko niknie. Możecie skupić się na swoich myślach. To jest naprawdę niesamowita taka chwila oddechu w bardzo głośnym, szybkim mieście. Mycie naczyń, pranie czy sprzątanie to są takie obowiązki domowe, których kompletnie nie chce mi się robić. Nawet w sytuacji, jeśli miałoby to zająć mi naprawdę niedużo czasu. Ale jedną z tych rzeczy udało mi się rozwiązać. Z pomocą przybywa RoboChat. Robot sprzątający to jeden z najlepszych przyjaciół człowieka. Nie narzeka, jest zawsze gotowy do pracy i ściąga z nas ogromny ciężar, jakim jest odkurzanie. Dodatkowo, jeśli wasz robot jest wystarczająco mądry, to możecie na przykład zaprogramować go na konkretne pory dnia, więc kiedy wy wychodzicie do pracy, on zaczyna swoją pracę. I dzięki temu, wracając do domu, macie mieszkanie, które jest wyczyszczone, a wy nie mieliście nawet najmniejszego dyskomfortu związanego z pracą robota. Jeśli więc każdego dnia mielibyście zamiatać albo odkuwać, to byłoby to naprawdę dużo pracy. A taki robot może też mopować podłogę, co już w ogóle odbiera wam praktycznie wszystkie obowiązki związane z konserwowaniem powierzchni płaskich. Mieszkam teraz w kilkupokojowym mieszkaniu, więc idealnie sprawdza się robot, który jest bardziej zaawansowany i ma możliwość skanowania całego pomieszczenia za pomocą lasera. Taki robot jest w stanie o wiele bardziej precyzyjnie i efektywniej sprzątać całe mieszkanie, bo dokładnie wie, gdzie jechać. Jako że można nim sterować za pomocą dedykowanej aplikacji, to naprawdę robi już wszystko za nas. Jedną z fajniejszych opcji jest możliwość sprzątania konkretnych stref. Możemy wyznaczyć osobno na przykład sypialnię, salon czy kuchnię, a następnie wysyłać tam robota, jeśli jest taka potrzeba. Oprócz odkurzania i mopowania ma również lampę UVC, skutecznie eliminującą bakterie czy wirusy. A co najważniejsze, jest cichy, więc nie przeszkadza, kiedy jesteśmy w mieszkaniu. Nawet nie potrzeba słuchawek wygłuszających. Jeśli jesteście nim zainteresowani, a powinniście być nim zainteresowani, to mamy dla was specjalną ofertę. W opisie naszego filmu na samym początku znajdziecie link i kod do tego, żeby kupić go taniej. Polecamy, zapraszamy. Jeśli kiedykolwiek będziecie się przeprowadzać, a jednocześnie jesteście miłośnikami książek, to mam dla was złą wiadomość. W trakcie przeprowadzki możecie je znienawidzić. To dlatego, że mimo że super wyglądają na półce i fajnie też popatrzeć, że wow, ile już przeczytałem albo ile mam do przeczytania, no to one są po prostu ciężkie. A jeśli macie takich kartonów kilka, to przeprowadzka robi się trochę uciążliwa. Co możecie z tym zrobić? Rozwiązanie jest proste. Czytnik e-booków pozwoli wam zmieścić wszystkie te książki w jednym fajnym urządzeniu, które zmieści tyle tych książek, ile tylko będziecie chcieli, a jednocześnie jest malutkie, lekkie i jeśli chcecie się przeprowadzić albo wyjechać gdzieś w podróż, to też możecie je ze sobą zabrać. Oczywiście, jeśli chodzi o czytniki, to musicie, koniecznie musicie korzystać z takich, które mają technologię e-ink. To znaczy,
że strony, które się tutaj wyświetlają, są mniej więcej podobne do tego, jak wygląda realna strona. Jednocześnie nie wydzielają światła, więc nie ma tego niemiłego, niebieskiego światła, które świeci wam w twarz. Ale się nie wyspałem. Zróbmy coś z tym. O tak, tego było potrzeba. Są dwa typy ludzi. Ludzie, którzy piją kawę, żeby się obudzić i ludzie, którzy budzą się, aby napić się kawy. Niezależnie do której z tych grup się zaliczasz, prawdopodobnie byłeś w sytuacji, kiedy wiedziałeś, że bez kawy nie będziesz w stanie przeżyć tego dnia. A nie ma nic lepszego niż świadomość, że od tego wspaniałego, aksamitnego napoju dzieli cię tylko jeden przycisk. Ekspres działa ekspresowo, więc jest bardzo praktyczne. Sprawdzi się też w sytuacji, kiedy kawy potrzebuje więcej niż jedna osoba. Wtedy, niezależnie od pory dnia i tego, co robisz, wystarczy po prostu poświęcić tę minutę, żeby zrobić sobie kawę. Adam, kawki? Pewnie. Czy wiecie, że film to jedno wielkie kłamstwo? Kiedy ludzie tam umierają, to tak naprawdę nie umierają, bo to tylko aktorzy. Tak samo jak kiedy ja się golę, to tak naprawdę się nie golę, tylko robię przebitkę do filmu. A robię to dlatego, że chciałbym powiedzieć, że golarka to jest wspaniała rzecz, która zastąpi te okropne, straszne, jednorazowe, ale jednocześnie wielorazowe maszynki, które wiem, że każdy z was miał albo nadal ma w swojej łazience. I wiecie, ja nie oceniam, ja robiłem dokładnie to samo, co wszyscy. Maszynka jednorazowa za 5 zł, której używam jeden, drugi, trzeci raz. Każdemu się zdarza, prawda? Oczywiście z każdym razem jest o wiele gorzej. Robi się coraz bardziej tępa, mimo że i na początku nie była jakoś specjalnie ostra. No ale w pewnym momencie dochodzi się już do takiego momentu, że nie da się. Ale jeśli kupicie sobie golarkę z funkcją trimera, to będziecie w stanie zrobić wszystko, czego tak naprawdę potrzebujecie. Zarówno jeśli chodzi o totalne golenie zarostu na gładko, albo jeśli chodzi po prostu o wyrównanie na przykład brody. Oczywiście jest to dość duża inwestycja w porównaniu do tego, ile zapłacicie za po prostu maszynki jednorazowe. Ale powiem wam, że warto. Jeśli zdarza wam się, że musicie zabrać ze sobą dużo rzeczy, to mam dla was rozwiązanie. Jeśli ma być casualowo, to możecie mieć dobry, fajny, obszerny plecak. Ale jeśli potrzebujecie wyglądać trochę bardziej elegancko, może obowiązuje was jakiś dress code, albo po prostu lubicie się dobrze ubrać, to możecie skorzystać wtedy z funkcjonalnej torby codziennej. Jest to rzecz na tyle uniwersalna, że zachowa się trochę jak damska torebka, pomieści dosłownie wszystko, co chcecie. I jeśli zaczęlibyście wszystkie rzeczy wyciągać, to ludzie mieliby takie, kiedy to się skończy? Nigdy się nie skończy. Bo jest tam tyle miejsca, że możecie tam włożyć wszystko. Przeprowadźmy eksperyment. Ile jest w stanie zmieścić dobra, pojemna torba? Oczywiście zaczynamy standardowo. Duży notatnik, dużo do przemyślenia. Potrzebujemy długopisu, na przykład golarkę, czytnik e-booków, słuchawki, żeby odciąć się od świata, napój, obiad, laptop też się przyda. Robi się trochę ciasno, ale jeszcze siekiera. Idealnie. No może bez siekiery. Czasem jest tak, że potrzebujemy wsparcia. Wsparcia takich sił specjalnych, które na pewno rozwiążą wszystkie problemy, które w tym momencie mamy. W tym przypadku problemy narzędziowe. Bo jeśli trzeba coś przykręcić, przeciąć, odkręcić, przytrzymać, to możemy użyć albo narzędzi, albo sił specjalnych w postaci multi-toola, który wszystkie te rzeczy, które mam w ręce, ma tutaj. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego tak właściwie jestem na drzwiach, to dlatego, że multitool zawsze pożyczam od Karola. I to jest jedna z takich rzeczy, o których można mówić, nie, no tak naprawdę niespecjalnie się przydaje, dopóki nie jest tak, że ciągle go potrzebujecie i ciągle musicie kogoś prosić o to, żeby pożyczył. I multitool jest czymś absolutnie uniwersalnym. Prawda, Karol?